Witam Państwa na plantacji cebuli z siewu wiosennego. To samo pole co zawsze, oczywiście typ hiszpański. Generalnie, proszę Państwa, komfort wodny jest utrzymany. Cebula może nie stoi w wodzie, ale co 4-5 dni, może co 6, jak producenci się wyrabiają, jest podlana. Według mnie szczypior jest coraz większy. Teraz właśnie idziemy z producentem przez tą cebulę. Generalnie zdarza się troszeczkę chwastów, ale tu już nic nie da się z tym zrobić. Producent znalazł cebulę gdzieś tam w granicach 8 cm, ale teraz właśnie mamy cebulę wyrwaną o taką. Widać dłoń. To chyba będzie więcej niż 8. Korzeń, proszę zobaczyć, bardzo, bardzo mocny, oblepiony dobrze ziemią, także ta cebula tak naprawdę ciągnie bardzo mocno składniki pokarmowe, aczkolwiek czubki troszeczkę już są przyschnięte, no niestety temperatury robią swoje. Czym może to być spowodowane? Niepobieranie, może być niepobieranie wapna, niepobieranie potasu, bo po prostu są za wysokie temperatury. Jeżeli chodzi o choroby, to mamy troszeczkę stymfylium, mączniaka nie widzieliśmy, wciornastka też bardzo mało. Producent zastanawia się, czy zrobić jeszcze raz zabieg Movento. Ja stoję na takim stanowisku, że jak najbardziej, bo za chwileczkę będziemy mieli pełnię żniw i tego wciornastka ze zbóż nam tutaj przyjdzie. Pomimo tego, że ten szczypior jest duży i naprawdę ładny, to jak będzie go dużo, to może nam pouszkadzać i zmniejszyć plon. Także zdecydowanie zabieg Movento. I proszę Państwa, ostatnio szedł preparat Signum, więc jest naprawdę bardzo ładnie po tych upałach. Widzieliśmy w okolicy na dymce mączniaka rzekomego, więc myślę, że w tą stronę może być preparat Banjo Forte, może być Fandango. Jak najbardziej będziemy mieli tą cebulę chronioną i przed alternarią, i troszeczkę przed stymfelium, i przed mączniakiem rzekomym. Zapraszam do oglądania następnych filmów.